Ale w sumie to się kurczę dzieje historia, bo tak, taka prawda, że do tej pory to jeszcze nie było jakiejś okazji, żebym się pojawił na jakimś innym kanale. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, żeby po prostu streamować? Pytanie, czy nie chciałbyś właśnie porobić czegoś, co by cię bardziej kręciło, byłoby jakby odświeżające z kimś solo? Nie wiem, no ch chyba, że faktycznie twoim celem i nie widzisz najmniejszego problemu, żeby w wieku 80 lat dalej robić let's playe, nie? Moi drodzy, moi, moi kochani, nawet nie zliczę, ile razy prosiliście, by na podcaście na tarczywych zagościł Sarge, tak, ten Sarge De Player i ja się bardzo cieszę, że o niego prosiliście. Ja się bardzo cieszę, bo ja również darzę tę osobę ogromną ogromną sympatią. Moi drodzy, człowiek, który od początku nie zmienił awatara, nie zmienił banera głównego i nie zmienił siebie w kwestii charakteru nagrywania i pasji w tym wszystkim. Jeden z najnudniejszych najprawdopodobniej gości. Dlaczego? Bo nie miał żadnej dramy. Witam Cię bardzo serdecznie, mordeczko. Cześć, Rojo, cześć, Kasper. Witam wszystkich widzów. No, zastanawiałem się właśnie, jakie będzie to przywitanie, jak mnie zapowiesz. I tego się nie spodziewałem. Lub, lu, lubię zaskakiwać, montować taki następny research, chociaż mylę się, czy ty w kwietniu będziesz obchodził okrągłe 12 lat kanału? Tak, się teraz pod koniec kwietnia mhm. będzie ta 12 rocznica. Także już trochę lat minęło, nawet nie wiadomo kiedy, właśnie tyle czasu minęło. No, Ale to, 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 co mówiłeś, to też prawda, że rzeczywiście. Awatar od początku ten sam, właściwie grafika tak samo. Ja się bardzo cieszę, bo to jest, jeśli się nie mylę, Quake 3 Arena gra tak, tak. bardzo bardzo mi blisko oczywiście Sarcz odwołanie Quake cała, cała seria i pamiętam no to były te czasy właśnie kolosalnego boomu na gameplaye let's playe kiedyś głównie właśnie gaming się oglądało on był w łaskach algorytmy jeśli chodzi o YouTube i pamiętam że jak zatknąłem się z twoim kanałem który uważam za jeden z najsympatyczniejszych po prostu takich takich ludzkich właśnie niedramowych nic z kategorii ukradłeś Grę, ej, ta gra była moja, ej, ja to miałem zrobić. Ty, na szczęście, miałeś właśnie ten poziom, e, e, który bardzo szanowałem, który jakby nie dotyczył tego, że rościłeś sobie prawa do, do, do jakiejś gry. Plus oczywiście bardzo miły taki opener, e, jeśli chodzi właśnie o tego awatara, które wcześniej wspomniałem, same miłe skojarzenia mi tutaj fundował mordeczko prawie 10 tysięcy filmów. No może nie prawie, no trochę ponad 9 tysięcy, kolosalna no ilość. No tak, teraz właśnie ostatnio jakoś te, ta granica 9 tysięcy minęła. Mm -hmm. Avatar, tak jak właśnie mówiłeś z, z Quake'a 3 Arena, właśnie też się w sumie taksywka syfka wzięła stąd, że od no czasu właśnie w sumie dużo grałem właśnie w tego Quake'a, też i po sieci LAN tak old schoolowo, no i jakoś właśnie tak się z tego też to wzięło. No, i tak, no nie wiem, staram się właśnie konsekwentnie jakoś od tych już teraz kilkunastu lat robić swoje, to co do tej pory. Coś tam, coś, niecoś próbować modyfikować, jakoś usprawniać, to też może jeszcze przyjdzie na to pora, żeby o tym dokładnie jakoś porozmawiać. Mhm. Bo. No, oczywiście, na pewno można powiedzieć, że głównie ten mój kanał się opiera na tych właśnie let's playach, aczkolwiek właśnie myślę, że też są pewne takie aspekty, które od czasu do czasu jakoś są usprawniane czy ewoluują, że tak powiem, o, żeby to też nie wyglądało tak jak właśnie te 10, 11 czy 12 lat temu, ale to mówię, myślę, że jeszcze mhm. pewnie będzie okazja, żeby o tym pomówić więcej. Właśnie mnie osobiście, nie powiem, że zdziwiło, bo zdziwiło to może niekoniecznie, ale pierwszy raz chyba w historii naszego podcastu była taka sytuacja, w której... Zapowiadamy jakiegoś gościa, i nagle rzeczywiście tyle osób się zgłasza. Bo ja zazwyczaj daję post na Twitterze, że naszym gościem będzie ta i ta osoba. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Na pewno mhm. parę z tych pytań przemycę do naszego podcastu. I zazwyczaj jest to, nie wiem, 5 komentarzy, 10, przy dobrych wiatrach 15. No, pod moim wczorajszym postem odnośnie tego jest już 30 teraz. I jest mhm. tego naprawdę sporo i cały czas rośnie. Dlatego. Ja zapytam bardziej o motywację, bo wypuścić 9000 filmów na YouTube to jest. Wiesz, ja wypuściłem niecałe 100, i dla mnie to był challenge, bo wypuszczam dwa tygodniowo. Ty wypuszczasz czasami trzy dziennie. Mhm. I jak? W sensie, jak bardzo dużo rzeczy musisz poświęcać w swoim życiu prywatnym, żeby wypuścić trzy filmy dziennie? To jest moje pytanie. I to nie są krótkie filmy, nie? Dokładnie. No tak właśnie z reguły od 30 do tych 60 minut. W ogóle to, że właśnie też się tyle osób odezwało, to nie wiem właśnie, czy wiecie też i wy, ale w sumie to się kurczę dzieje historia, bo tak, taka prawda, że do tej pory to jeszcze nie było jakiejś okazji, żebym się pojawił na jakimś innym kanale. Także tym bardziej jest tutaj mi miło, że właśnie zaprosiliście i że mogę coś tam od siebie powiedzieć, to też myślę, że i może właśnie ludzie są ciekawi tego, żeby zobaczyć właśnie jak to będzie wyglądało, kiedy się pojawia gdzieś indziej, że tak powiem, bo do tej pory rzeczywiście jakoś tak się, no to poukładało, że raczej właśnie trzymałem się tego swojego kanału i robienia filmów właśnie na swój kanał. No a jeśli chodzi o te filmy, o te ilości, też oczywiście to się Zmieniało na przestrzeni lat. Muszę też powiedzieć, że na pewno ostatnie dwa lata są takie, że troszeczkę jednak zwolniłem, no bo ma to związek z tym, że tam ponad dwa lata temu urodziła mi się córka. No i siło rzeczy, yy, musiałem też właśnie troszkę przemodelować ten swój sposób tutaj pracy, nagrywania na YouTubie. Kiedyś rzeczywiście zdarzało się tak, że właściwie te dwa filmy dziennie to był dla mnie. No taki wyznacznik minimum, że starałem się minimum te dwa firmy dziennie właśnie fundować. Często to były trzy, a w okresach jakichś większych premier, kiedy więcej gier jednocześnie się pojawiało, no to potrafiłem i rzeczywiście 4-5 materiałów wrzucać. Obecnie właśnie wygląda to rzeczywiście trochę inaczej. No muszę powiedzieć, że no, oczywiście staram się jak mogę, żeby jakoś godzić to życie prywatne z tym nagrywaniem tutaj, na YouTube, bo też się nie da ukryć, że inaczej wyglądała sytuacja właśnie 10 lat temu, kiedy, no a to studiowałem, a to jeszcze właśnie miałem dużo więcej czasu. A sto, co studiowałeś? teraz? To, że tak wejdę w słowa, żeby mi nie uleciało. Na początku zarządzanie to było. W mhm. ogóle teraz jak zadałeś to pytanie, to ci powiem, że mam wrażenie, że to już było tak dawno, że musiałem się zastanowić przez chwilkę. Bo ty jesteś było. jaki rocznik, jeśli możesz powiedzieć? 90. Mm -hmm. to teraz mm -hmm. właśnie 34 lata będę kończył mm -hmm. w maju. Akurat mm -hmm. i właśnie mówię: No, studiowałem załocznie. No, to też to nie było jakiś właśnie duży problem, żeby to mm, łączyć z YouTube'em. No, nawet jeszcze z ówczesną pracą, tak samo. I było tego czasu mimo wszystko więcej. No, nawet fakt, że moja aktualna żona, ówczesna dziewczyna, no, to wiadomo, też nigdy. Nie robiłem czegoś takiego, żeby poświęcać, nie wiem, właśnie tutaj życie prywatne na tyle, żeby, nie wiem, na przykład ucierpiały na tym właśnie jakieś relacje ze znajomymi, czy właśnie z dziewczyną, a dzisiejszą już żoną. Tylko, że to no mówię, no to jednak była zupełnie inna sytuacja, kiedy jeszcze no nie byłem na swoim, że tak powiem, nie, nie założyłem własnej rodziny. Teraz rzeczywiście, kiedy. Dwa lata temu się to pozmieniało, to szczerze mówiąc, sam musiałem jakoś na bieżąco uczyć się tego nowego harmonogramu, że tak powiem, bo miałem taki ten okres od 2021 myślę, że nawet i trochę do 2023, ale cały 2022 rok, te pierwsze takie półtora roku że no faktycznie jeszcze za dużo na siebie nałożyłem, trochę mając w pamięci to, co było wcześniej, a jednak tego czasu było mniej i tak właśnie później musiałem to troszeczkę zmodyfikować. nie zabierać się może za tyle takich dużych tytułów jak kiedyś, mm -hmm. bo też do, do legendy jakiejś tam mojego kanału przeszła seria z tego Asasyna ostatniego w Walhalli. znaczy już w sumie teraz przedostatniego, gdzie wyszło 230 odcinków. Co... Wyszło Ci więcej odcinków z tego niż do Wiedźmina? Tak, tak, tak. No, to, to była zdecydowanie najdłuższa gra. Mimo, że obie raczej starałem się też w podobny sposób dokładnie przychodzić, ale no, twierdzę, że jednak Valhalla ma ogólnie tej zawartości więcej, właśnie. Więcej, ale. Niż, wiadomo, wieczmy. nie zawsze ilość równa się jakość, prawda? Tak, tak. A no poza tym jeszcze do tego oczywiście dochodzi kwestia długości tych odcinków, bo to też czasem tak trudno porównywać. W jednej serii może się zdarzyć więcej tych dłuższych, w innej więcej krótszych. Ale godzinowo, mimo wszystko, to bym tak powiedział, że faktycznie w tej Walhalli spędziłem więcej czasu niż, niż w Wiedźminie. Okej, okay, okej. Okay. Eee, właśnie. Mm, nie widzę sensu na razie podsumowywać wszystkiego, co powiedziałeś w tym momencie, bo jakby ja pociągnę dalej temat, rozbudowując eee, to wszystko o swoje mm, zapytanie. Mm, bo. Nie dziwotą jest i o tym nieraz na przykład jawnie mówił Rock w odniesieniu do swojej serii z Wiedźmina 3, że on nie ma najmniejszego problemu z tym, że jego odcinki mają tam po kilka tysięcy wyświetleń, bo publikując je trzy razy w ciągu dnia, sumarycznie tych wyświetleń robi całkiem sporo i co bezpośrednio przekłada się na e, 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 finanse płynące stricte z adsensa, oczywiście za naszych czasów, tak to sobie nazwijmy. Te pieniądze były zdecydowanie mniejsze w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, mimo właśnie jakby pogorszenia się algorytmu w odniesieniu do ogólnie szeroko rozumianego gamingu. I czy tym się kierujesz? Czy to ci pomaga nagrywać dalej? Czy te wyświetlenia nie działają na ciebie deprymująco, bo i tak jakby mm, na koniec miesiąca hajs się zgadza? Nie czujesz, że mm, jakby mm, jesteś jakby takim formatowym dinozaurem? Że mhm. mało kto już coś takiego robi. Tysiąc odcinków z jakiejś gry, że po prostu już się to nie tak, ogląda. Tak. Wiesz, że to już nie są te czasy. Mhm. To może wynikać, wiesz, z bo tu jakby bardzo dużo części składowych wpływa Finalnie, sumarycznie, na sukces filmu to może być gra, czy ona jest na czasie, czy nie. Mm -hmm. e, to może być narracja, komentarz, głos, klimat, humor samego prowadzącego, prawda? E, mm -hmm. Timing publikowania odcinków, długość miniatura, tytuły. Tu jest mnóstwo tych elementów. Czy ty przejmujesz się tymi rzeczami, czy po prostu starasz się bez zmian? Cały czas robić to samo. Wiesz, bo ktoś mógłby ci zarzucić, że brak zmian jest staniem w miejscu, czyli cofaniem mhm. się. Ja wiem, że Ty eksperymentujesz, tak, tak. co mnie bardzo cieszy, bo to bardzo mi pasuje. kolekcje gier. Ubóstwiam Twoje kolekcje gier. Ubóstwiam je sobie przeglądać od czasu do czasu. Mhm. E, miałeś romans QA. Bawisz się w coroczne podsumowania, czyli troszeczkę kombinujesz z formatem nie rozstając się z tą treścią, która jest najbliżej twemu sercu, no bo dalej jakby zostajesz w tym naszym wspólnym, ukochanym gamingu. Wiesz, o co chodzi? Jestem tak, ciekaw tak, tak. twojej mhm. podejścia do sytuacji, czym się motywujesz, co cię demotywuje. Wiesz, o co chodzi? Bo jakby raz, że tak jak wcześniej wspomniałem, darzyłem ogromną sympatią twój kanał, wyciągnąłem go teraz tak specjalnie, żeby na jego podstawie i nie miej mi tego zazę, bo to jest głośny temat, również w odniesieniu do mojej działalności. Także jakby nie jeździsz na tym wózku sam, wiesz o co chodzi. Ale chętnie poznam tak, ja właśnie twoje podejście. Właśnie, co masz na myśli? No? no wal. Od czego chcesz zacząć? Mów, nie przerywamy. Ten ogólny taki właśnie zarzut co do let's playów to jest oczywiście właściwie Niewątpliwa kwestia, że w porównaniu do ubiegłych lat taki ogólny trend poszedł w inną stronę, że faktycznie te gameplaye czy let's playe widać, że no nie, nie mają ogólnie już takiego zainteresowania. No, także i ze strony twórców, bo rzeczywiście wiele osób, które swego czasu właśnie nagrywały jakieś gry, czy to w całości, czy to w ramach jakichś pokazowych odcinków, no, to faktycznie często ktoś właśnie przeszedł na jakieś inne. Rodzaje działalności na YouTube, kompletnie niezwiązane rzeczywiście z let's playami czy właśnie z gameplayami. No i często też właśnie dostaję i w komentarzach takie pytanie: czy to, że ciągle się trzymam tego samego, to właśnie nie powoduje, że no nie wiem, czy na przykład nie dopadam jakieś znużenie, czy, czy właśnie tak jak Ty mówisz, czy to nie jest demotywujące, ale powiem właśnie szczerze, że jeśli o mnie chodzi, no to. Na pewno te wyświetlenia też nie były nigdy jakimś priorytetem tych aktualnych filmów. Przede wszystkim też sobie zdaję sprawę, że wiele zależy od tytułu w sumie i do dzisiaj, no bo mhm. osób nagrywających jest na pewno mniej, ale z drugiej strony nadal są takie tytuły głośniejsze, które powodują, że wtedy faktycznie ludzie z zainteresowaniem siadają i nadal oglądają właśnie te filmy. Właściwie każdego roku, w sumie, tak się zdarza. Teraz, na przykład, też ten 2024 jest taki do tej pory, że brakuje takich dużych blockbusterów tytułów AAA, się. które właśnie by przyciągnęły właśnie jakieś tłumy. No i to na pewno też widać, że aktualne gry, które nagrywam, no to są to wyświetlenia rzędu kilku tysięcy już na takich późniejszych odcinkach, no bo już pomijam oczywiście pierwsze odcinki, które tam zawsze. Tak, pierwsza trójka, zainteresuj... to zawsze, zawsze najwięcej wyświetleń i one troszkę tak, pokazują, tak. jak generalnie się to rozbije na dalsze odcinki. Tak, 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 tak. To też na pewno nigdy nie robiłem czegoś takiego, że zacząłem nagrywać jakiś tytuł i oceniałem na podstawie właśnie tych pierwszych odcinków, czy warto dalej nagrywać, bo nawet jeśli właśnie się okazywało, że no nie ma to takiego zainteresowania, ale już z góry sobie założyłem, że jednak mam nadany ten tytuł, ochotę, żeby go przejść, ukończyć w całości, no to cały czas to robię. I myślę, że tutaj właśnie takim najbardziej dobitnym przykładem z ostatniego roku jest u mnie seria z najnowszej Zeldy, która no muszę powiedzieć, że jest praktycznie najsłabiej oglądaną serią w historii kanału. Chyba aż tak mogę właśnie powiedzieć. Mimo, że to jest jedna bo... z najbardziej lubianych gier na świecie, ale generalnie w tak, Polsce tak. Nintendo no, nie ma takiego player base'u jak w przypadku innych in, 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 innych kontynentów nawet. Mhm. I często właśnie się zdarza taka tendencja, że no to co jest popularne, czy uznawane na świecie, jednak no w Polsce są też inne te zapotrzebowania i rzeczywiście te gry Nintendo należą raczej do takiej niszy, aczkolwiek no mi też daje właśnie taką satysfakcję, żeby jednak pokazywać te bardziej niszowe tytuły, również obok tych bardziej popularnych. Prawidłowo. Więc mimo, że właśnie taka Zelda nie cieszy się tą dużą popularnością i rzeczywiście te filmy mają no najniższe wyświetlenia od naprawdę długiego czasu albo i właśnie tak jak mówiłem, że w historii kanału, bo nawet tak kiedyś z ciekawości sobie zerknąłem tutaj w swoim panelu na YouTube na najmniej oglądane filmy, i okazało się, że na 100 najmniej oglądanych, no to spokojnie kilkadziesiąt to są właśnie już jakieś tam dalsze te odcinki z The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Mhm. Ale mimo wszystko nie zmieniam swojego podejścia, nawet w takim przypadku. I jak sobie założyłem, że właśnie ten tytuł chcę pokazać, i też nawet. Nie tylko ograniczyć się tam do przechodzenia samego wątku fabularnego, pokazania tylko e, głównej części gry, byleby jak najszybciej skończyć, tylko właśnie e, chodzi mi o to, żeby też pokazać takie piękno tych pobocznych jakiejś aktywności, które oczywiście w różnych grach różnie wyglądają. W niektórych są bardziej powtarzalne, i to też na pewno jest taki osobny temat, który. Niejednokrotnie jest jakoś w komentarzach u mnie poruszany, czy to mnie jakoś nie nudzi, że ja właśnie zabieram się za jakieś duże tytuły, no typu właśnie wcześniej też i Assassin's Creed Valhalla. Mhm. I czyszczę te kolejne regiony z kolejnych aktywności. No i jeśli chodzi o mój punkt widzenia, no to nie wiem, czy właśnie kieruje mną ta chęć późniejszej satysfakcji. Jakoś tak mam już no, od dawna w sumie, że e, lubiłem właśnie te gry maksować i jakoś tak przeszło to na YouTube'a. Chociaż też oczywiście nie od początku, bo szczerze mówiąc, kiedy w ogóle zaczynałem na YouTubie, to nawet sobie nie zdawałem sprawy, że e, widzowie będą chcieli no, przykładowo oglądać jakieś tam poboczne historie, zadania poboczne. E, Wchodziłem na YouTube'a w 2012 roku. No to wcześniej, e, oczywiście, tutaj kanał Roya, twój. E, kanał roka był taki na topie i wy często pokazywaliście albo w formie gameplayów, albo tak w formie właśnie tej fabuły, prawda? Żeby pokazać e, grę nawet od początku do końca, ale właśnie bardziej fabularnie. I też sobie właśnie tak e, po tym myślałem, że no nawet nie ma tego zapotrzebowania, żeby ludzie oglądali właśnie te jakieś. Mniej istotne rzeczy, a tutaj później byłem zdziwiony, że w momencie, kiedy zacząłem, rozpoczynając od Rizena 2 serii, właśnie od Pirania Bajt, twórców Gotika, to pierwsze komentarze, jakie mi zapadły w pamięć takie krytyczne wówczas, to właśnie były co do tego, że za bardzo lecę z fabułą i żebym pokazywał trochę pobocznych. To powiem szczerze, że wtedy się tylko ucieszyłem, bo właśnie to było w zgodzie ze mną, że, mhm. że będę mógł właśnie pokazać te gry w taki sposób, jak. Ja bym chciał, a to, że właśnie jakoś wyświetleniowo to gorzej często wygląda, to już właśnie ma dla mnie takie raczej drugorzędne znaczenie. A właśnie no, często jednak czerpię tą satysfakcję też z tego, że właśnie mogę jakieś mniej takie popularne w Polsce gry pokazać. Bardzo było ważne dla mnie swego czasu, żeby zaprezentować całą serię Metal Gear Solid, która no, dla mnie to jest jedna z takich kultowych produkcji na przestrzeni lat. które. Pewnie jakoś wpłynęły na to, że też tak bardzo lubuje się w tych skradankach i zdawałem sobie sprawę, że no owszem, jest jakieś tam grono w Polsce osób, które też cenią sobie te gry, no ale na pewno nie przeszło to do jakiegoś mainstreamu. I no widać też to było po aktualnych wyświetleniach, że nie, nie robiło to jakiegoś dużego zainteresowania, ale z kolei po latach potrafiło też nabrać troszeczkę. Rozgłosu w ogóle w moim przypadku jest to taka często powtarzająca się prawidłowość, że nawet jeśli na początku dany tytuł nie wzbudza jakiegoś zainteresowania, to często się zdarza, że później, na przestrzeni miesięcy i lat, jakoś powolutku, powolutku, ale właśnie te gry cały czas są jakby wyszukiwane, cały czas interesują jakieś tam grono osób i koniec końców też się często z tego robi taka seria, która którą można też uznać za udaną pod względem samych wyświetleń, jeśli tylko by na to patrzeć, na przykład. Wiesz co, ja zawsze podchodziłem do takiego tematu. Oczywiście, w zależności od tego, czy jakby w sposób Komediowy, humorystyczny, luźny prowadzisz serię, czy skupiasz się w 100% na klimacie, ograniczając wesołe wstawki do absolutnego minimum, występując w roli troszeczkę takiego, no jakby barda, dodatkowego narratora tego wszystkiego, to można stworzyć ja to zazwyczaj tak określałem, mianem takiego serialu. To już nawet nie o to chodzi, że ktoś, jak się to teraz mówi, przechodzi grę. Na YouTubie, prawda? Bo jasne, były takie osoby, dalej na pewno są takie osoby, nie możemy tutaj absolutnie niczego wykluczać, które nie dysponują mocnym sprzętem i chcą tę grę zobaczyć u kogoś, kto tym mocniejszym rigiem dysponuje. Albo pod kątem stricte poradnikowym, gdzie na przykład nie wiedzą, jak przejść jakiś temat i właśnie posiłkują się takim materiałem, chociażby jak. Twojego autorstwa, ani po prostu przychodzą na to, bo jest wesoło, jest śmiesznie i można odpocząć. Nie? Także jasne, można się śmiać, że nie, możemy nie rozumieć osób, które oglądają, jak ktoś gra w, w gry, ale, ale tutaj można by podyskutować naprawdę dużej. To jest taka ciekawa sprawa, bo ostatnio. Zobaczyłem, jak Bladi reaguje na materiał innego twórcy, który jakby mhm. y tam analizuje temat ogólnie upadku gier na polskim y YouTubie, krytykując troszeczkę kanał Bladiego i wychwalając kanał Twój. Mimo, że na odcinek robicie bardzo podobne wyświetlenia, i wyszedł z taką y tezą, że y Bladi ma takie wyświetlenia, bo się nie zmienia. No, ale ty też się nie zmieniasz. To ja, I... to ja ten oryginalny film właśnie mm -hmm. widziałem. W sensie nie ten, na który Bladdy akurat reagował, bo o tym to nie wiem, ale ten oryginalny, pierwotny film właśnie mm -hmm. też widziałem. To też w razie czego będę mógł się odnieść, ale jeszcze dokończ to, co miałeś do powiedzenia. E, nie, bo na przykład też doszły mnie takie słuchy, że jesteś osobą, m, która woli. Nie wiem, czy może przez fakt, że jesteś, nie wiem. Mogę się mylić oczywiście, nie znamy się tak dobrze. Introwertykiem i nie jest ci po drodze współpracować z kimś, ale w sytuacji, gdybym zaproponował ci jakąś wspólną serię z jakiejś fajnej gry, która wiadomo, że pyknie, jest kooperacja, możemy pogadać o wszystkim o historii naszego życia, o historii pasji, inspiracji, jak byliśmy na wozie, pod wozem, w różnych kwestiach, aspektach życia czy byłbyś zainteresowany czymś takim? Czy jednak wolisz na spokojnie, cichutko, u siebie w sposób kontrolowany przeprowadzać materiały? To znaczy, tak, no, na pewno tutaj w grę wchodzą też u mnie jakieś, no nie da się ukryć pewnie przyzwyczajenia i okay. to, że właśnie no, cały czas do tej pory się nie zdarzyło rzeczywiście przez te 12 lat prowadzenia kanału, żebym gdzieś się pojawił, właśnie w jakiejś formie. I Ale przepraszam, przepraszam że Ci wejdę w słowo, bo wcześniej wspomniałeś, że fajnie historyczna chwila mhm. z, tym, z tym podcastem, to jakby mm, nie wierzę, że nikt nie przeprowadzał z Tobą rozmowy, wywiadu, nawet krótkiego, na żywo, gdzieś na jakimś węcie. A to naprawdę, naprawdę się nie zdarzyło do tej pory. Jakim cudem, właśnie, skoro jesteś osobą, skoro jesteś szalenie, naprawdę, tu odstawiam swoją sympatię na bok, całkowicie. Ale jesteś szalenie uznaną osobą. E, e, jak ja nawet ostatnio w swoim prymaprylisowym, no ale właśnie, nie do końca prymaprylisowym e, e, poście e, akcji, tam był taki dział, e, właśnie e, gameplay, search. Wszyscy oczywiście bezdyskusyjnie i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Nie wiem. Ja nie. Wiesz, wiesz, jak mogą pomyśleć ludzie, nie? że jesteś sam, z nikim nie nagrywasz, mhm. nie wiem, może nie masz przyjaciół, nie masz kolegów, ktoś cię za coś nie lubi. To oczywiście jest pewnie totalna bzdura, ale po prostu ja przez te wszystkie lata jako socjolog obserwowania feedbacków na różne akcje bądź nie akcje ludzi w różnych sytuacjach, to, to, to wiem, jak ludzie lubią ze swoimi analizami iść na skróty. Wiesz o co chodzi? Tak, oczywiście. Mhm. I to mnie dziwi, znaczy, mi jest bardzo miło, że przyjąłeś od nas, nie. E, 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 bo, bo jak sam widzisz, e, e, cały czas gadka się klei, mi się pytania tylko rodzą i bardzo jest to interesujące, co mówisz ty. To, to jak to jest z Sarczem? Sarcz lubi wkoopa, czy tak średnio? U mnie ogólnie właśnie kwestie online'owe to są takie, że Praktycznie nie gram online, właśnie to jest też u mnie okay. problem, że chyba jakoś się no jeszcze to zakorzeniło u mnie od tych najmłodszych lat, że no kiedyś, wiadomo, nie było tych sieciowych potyczek w różnych grach, jakoś tak bardziej mnie ciągnie właśnie do tych fabularnych tytułów. A jeśli multiplayer, no to ciągle mam w pamięci. Te dawne czasy gry na split screenie. Mm -hmm. Co oczywiście dzisiaj już dawno odeszło raczej do lamusa i tam zdarza się tylko raczej w jakichś pojedynczych tytułach. I no, wystarczy nawet wspomnieć o takiej ciekawostce, że ostatnio co roku właściwie sprawdzałem takie statystyki, które no w tym przypadku akurat PlayStation podaje na podstawie tego, ile się godzin spędza przy tam danej konsoli. A że akurat tak się zdarza, że w ostatnich latach rzeczywiście większość tego czasu, e, czy to na PlayStation 4, czy to na PlayStation 5 spędzałem, to tam była taka kategoria ile godzin spędzone było w online, załóżmy no dwa lata temu czy rok temu, no to zgadniecie ile to było? No wal. Okrąg Okrągłe zero. Okej, <laughs> okej, okay, okay. dobra. Więc fajno. Absolutnie. Ale, każdy ale nie, ma ale swoje jeszcze smaki, no. Aha, ale jeszcze dokończę, bo Dobra. oczywiście też nie chodzi o to, że ja tutaj unikam za wszelką cenę jakiejś kooperacji. Bardziej zawsze chodziło w sumie o to, że jakoś tak cały ten swój czas poświęcałem, dostępny oczywiście na YouTube'a, poświęcałem na te filmy, które w, danej, w danym momencie nagrywałem. Jakoś tak no też nie było może zbyt wielu okazji do tego, żeby spróbować z kimś coś się nagrać, aczkolwiek też oczywiście... Była właśnie historia tutaj z Tobą, Rojo, że przecież też się odezwałeś do mnie. I to jest ja dalej sz... aktualne, bo Ty to źle odebrałeś, że jakby na Twoje miejsce wskoczył Kasper. Nie, nic z tych rzeczy. My z Kasperem robimy swoje rzeczy. Ale ja dalej szukam osoby do podcastów stricte od gier wideo, który byłby stały i systematyczny. Także tu jest nie, jakby temat Ja tak nie odebrałem oczywiście tego. Mhm. A jeszcze nawiązuję do tych gameplay'ów, właśnie kiedyś, jak tak wstępnie rozmawialiśmy, że może przydałoby się coś nagrać, i ja ostatecznie później też zaproponowałem, że może przynajmniej na początek właśnie coś się zrobić w formie jakiegoś wspólnego podcastu, nawet jednorazowo, nie mówię, że na dłuższą metę, bo właśnie na tym chwilę tak nie wyobrażam sobie, żebym mógł coś takiego robić regularnie, dlatego właśnie tym bardziej. Mi się może, cieszę, że... Mimo, że słyniesz z turbo dwunastoletniej regularności na kanale. Tak, tak. tak. No, no bo pewnie wynika właśnie to z tego, że to, co teraz już robię, Aha. poświęcam na to już ten, te 100% czasu, ile mogę poświęcić na YouTube'a. Są jeszcze takie w mojej głowie pomysły dotyczące kanału, których no nie realizuję z siłą rzeczy właśnie ze względu na ten ograniczony czas i dlatego no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze dodatkowo coś z tego wykrzesać, żeby właśnie Robić coś wspólnie z kimś i tak jakby mieć to zobowiązanie, bo boję się, że w pewnym momencie mógłbym nie podołać, że nagle by się okazało, że właśnie brakuje mi tego czasu. I kiedy jeszcze jestem zależny, tak jakby tylko od siebie, no to przynajmniej wiem tyle, że no mogę mieć do siebie pretensje, a gorzej, jeśli jeszcze te pretensje właśnie mogę mieć do siebie i do tego, że no nie spełniłem tam jakichś oczekiwań drugiej osoby. No, a jeszcze właśnie kwestia takiego nagrywania samych gameplayów z kimś, no to wychodziłem zawsze z założenia, że fajnie by było nagrywać coś takiego już jak się ktoś ze sobą dobrze zna. No a tak się składa, mhm. że osoby, z którymi grywam jednak w multi, chociaż mówię bardziej takie jeszcze kanapowe, bo nawet potrafimy się spotkać. I przed jedną konsolą, przed jednym telewizorem sobie pograć, czy to z braćmi, czy to ze znajomymi. Okay. No to, je, to jednak te osoby też z kolei nie chcą się pojawiać na YouTubie. No ja też raczej z drugiej strony też trzymam tą prywatność dla siebie, że w sumie mhm. ja bym może nie chciał narażać na przykład swoich bliskich na to, żeby się pojawiali Oczywiście. Na, na YouTubie. Także to w sumie tak, taka wypadkowa różnych tych kwestii właśnie, a było już blisko, na przykład, że z kimś już konkretnym się umówiłem na jakieś nagrywki wspólne, później właśnie w ostatniej chwili coś nie wypaliło, już tak właśnie zostało. Też te propozycje już później się nie pojawiały co, co chwila, bo pewnie też no podejrzewam, że e, jeśli nawet ktoś może o tym myślał, to widząc, że rzeczywiście nagrywam sam, to może też tych propozycji automatycznie jest mniej. Ale no, jakoś tak zawsze wychodziłem z tego założenia, że no fajnie, kiedy te osoby już się trochę znają, a nie, że tak wiecie, że rzucają się na, na głęboką wodę od razu, żeby pograć sobie. Dlatego też nawet do ciebie, właśnie, Royo, pisałem właśnie swego czasu, że no, może właśnie fajniejszym pomysłem byłoby zacząć od takich. Na spokojnie rozmow w formie podcastu, a później okay. właśnie pomyśleć. Wiesz co, ja jestem jak gęble. najbardziej otwarty, plus ja też doskonale rozumiem Twoją sytuację, obowiązki domowe, rodzina, córeczka, jak słyszałem. E, mm. Ja to wszystko rozumiem, ale ktoś mi w komentarzu bardzo fajnie napisał, i to jest jeden z tych takich komentarzy z kategorii O. O! Dokładnie o to chodzi. Napisał, że czasem faktycznie lepiej. Skupić się na trzech, czterech projektach, które naprawdę nas jarają, niż na szesnastu, które nas nie kręcą, ale które w jakimś tam stopniu lud darzy takim sentymentem, że nie chcieliby, by zniknęły. Może jest to rozwój, może nie jest to rozwój. Ja, jakby. Ja rozumiem konstruktywną krytykę związaną właśnie tutaj z aspektami, żeby się rozwinąć, wprowadzać jakieś nowe rzeczy. Tylko ja lubię, jeśli to wychodzi ode mnie. I powiem ci, że od wie... i to ci polecam. To ci polecam naprawdę. Bo to jakby przeżywasz drugie youtube'owe życie w tym momencie. Ja w tym teraz są w sumie cztery takie koniki dla mnie najważniejsze. To jest właśnie oczywiście życie, otoczenie, Świat z Kasprem, podcast natarczywych. AZR, czyli ASG z rojem, gdzie w jeden dzień sprzedajemy wszystkie bilety i kręci mnie to nieprawdopodobnie. Jest ROJKA z Polsat Games, gdzie robię materiały, które zawsze chciałem robić, które łączą w sobie mnóstwo różnych elementów z całego mojego życia i kariery, jeśli chodzi o, o, o formaty, tematy, treść i. Tak dalej. No, i są live, jeśli chodzi o interakcje z ludźmi, z czatem i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie rzeczy mi się spinają, bo w pewnym momencie miałem naprawdę kilkadziesiąt playlist, kilkadziesiąt playlist. Też były momenty, gdzie wrzucałem dwa, trzy materiały, ale totalnie się wypalałem i takim momentem, który sprawił, że nie chcę już robić, Kilkunastu, kilkudziesięciu odcinkowych let's playów był Alan Wake. Był po prostu Alan Wake. Ja mogę zrobić jakiś jeden, drugi. To druga część, może, tak? tak? dokładnie. Ale mhm. to tak, jakby wyświetleniowo mnie to zdemotywowało i strukturalnie, jeśli chodzi o, o konstrukt samej gry, mnie temat wymęczył po prostu. Na tej zasadzie. I, i, i to pewnie stwierdzi... Był to taki zapalnik, już, tak, że. Bo też to na, tak, tak, do tego, tak, dokładnie, to nawet nie o to podobała? chodzi, że minęły już te czasy, nie, bo ty pokazujesz, że dalej można jakieś tam y, sumarycznie fajne wyświetlenia robić, albo przynajmniej w ramach pierwszych odcinków jakiejś serii robić genialne wyświetlenia, patrzmy Outlast Trials, tak, u ciebie, 100 tysięcy. Nie wiem, może po prostu chodzi o to, że ja zawsze lubiłem robić coś z kimś. Ja wiele razy mówiłem na tym podcaście, że ja jestem urodzonym duetowcem, ja się świetnie odnajduję we współpracy z kimś. I czy był to Iza Kurhara, Rok, Kasper, mógłbym wiele jeszcze wymieniać osób, Pago, czy, czy potencjalnie Ty. I tu też możemy oczywiście widzów Twoich, moich. Oczywiście pozdrawiamy Twoich, bo na pewno sporo twoich widzów tutaj przybędzie. Chociaż mam wrażenie, że przez wzgląd na moją osobę to mamy bardzo dużo wspólnych widzów. Na pewno, na pewno. Także pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Czy chcielibyście coś, Sergez To znaczy, ja znam odpowiedź. Ja znam odpowiedź, ale chcę mieć to na piśmie. <laughs> jak, się, jak się to mówi? E, e, bo mi też ktoś kiedyś po prostu nieraz podał rękę w kwestii, nie przymuszonego rozwoju kanału, tylko uświadomienia mi post factum ej, to jest zajebiste. Nie wiedziałam, nie wiedziałem, że tego potrzebuję. Odpowiedź była blisko, nie? Tu oczywiście można gadać godzinami, ale ja strasznie chciałem przeprosić, przeprosić Kaspra, bo w pewnym momencie przypomniałem sobie, że Kasper tam jeszcze jest. Kasper, przepraszam. Jest cały przepraszam. czas. Zdążył mi zaparzyć ja herbatę, zjeść ja... nie, nie żartuję. Jest ja też kocham czas. z tobą rozmawiać, ale wiesz, tutaj dwóch dinozaurów siedzi gada, wiesz, przepraszam. To znaczy, ja, ja już nic ja nie Ja chcę nawiązać też do paru kwestii. Było ich wiele, więc bardzo możliwe, że wiele z tych kwestii już zapomniałem, które miałem, ponieważ yy, wasza rozmowa się tr troszeczkę przedłużyła. Nie spodziewałem się, że będzie ona aż tak wyczerpująca, ale w dobrym, w dobrym tego słowa znaczeniu. Wydaje mi się, i nawet ponownie to powiem, nie, że mi się wydaje, zarówno ty. Jaki i Sarge, jeżeli chodzi o wyświetlenia, moglibyście robić bardzo duże wyświetlenia i nawet niekoniecznie dostosowując się do aktualnych trendów. Wystarczyłoby zagrać bardzo popularną kartę wśród widzów, która nazywa się Nostalgia. I jeżeli taki Sarge, albo ty odpalacie sobie serię, przykładowo rzucam sobie GTA 5 jutro na kanale, nażywasz sobie odcinek GTA 5, przeżyjmy to jeszcze raz. Gwarantuję ci, Rojo, że taki odcinek u ciebie by zrobił z 50-60 tysięcy, 100%. Mogę moje nie wiem, mój lewy palec u ręki dać sobie obciąć, że tak by było. Gdyby to było u Sarja, biorąc pod uwagę, że też przy innych seriach i też ta dynamika jest inna, też algorytm jest inny, pewnie też by to zrobiło 100-200 tysięcy na luzie. Ale ja mam wrażenie, że to kompletnie niekoniecznie jest w waszej kwestii takiej gustowej, że wy musicie robić te wyświetlenia, bo znam ciebie prywatnie, Royo, i wiem doskonale, że... Nie masz kompletnie ciśnienia na to, żeby robić pod odcinkiem ileś tam tysięcy. I to się tyczy nie tylko e, nie, nie tylko Twojego prywatnego kanału, ale też tego, który prowadzimy tutaj mhm. razem, czyli podcastu. Po prostu, tak jakby dla tych, którzy nie znają Roja, a wiem, że tacy widzowie też są, bo prywatnie raczej nie mieliście okazji go poznać, Royo bardziej wychodzi z takiego założenia, że lepiej mieć tysiąc osób, która będzie Ciebie szanować i będzie. Cały czas kibicować, niż mieć, 10 tysięcy, <coughs> niż mieć 10 tysięcy osób, które będą na chwilę i które przyjdą na przykład tylko dlatego, że poruszyliśmy jakiś kontrowersyjny temat. Dlatego mm -hmm. chcę to powiedzieć jasno, bo nie mieliśmy okazji jeszcze tego mówić, była pewna <coughs> sytuacja, dostaliśmy pewnego rodzaju zaproszenie, propozycję na podcast yy, i po wspólnym przegadaniu tego. Nie powiem, że odmówiliśmy, ale dyskutowaliśmy bardzo sporo na ten temat, jako że był, był on z osobą bardzo kontrowersyjną, bardzo, bardzo kontrowersyjną, że raczej byśmy nie chcieli zrobić tego podcastu, gdyby, gdybyśmy mieli usiąść i rzeczywiście rozmawiać tak, z tą osobą. mimo że nie byłby do... to zastrzyk i, i pieniędzy, i, 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 i wyświetlenia. Tak, to by zrobiło 100 tysięcy na luzaku, ale nie chcemy tego zrobić z tego względu, że... Ja też zrobiłem ankietę, zresztą na Twitterze, więc jeżeli się zastanawiacie, co to za osoba, to zapraszam na mojego Twittera. Tam była ankieta. Ona zrobiła 150 komentarzy. Ta ankieta. 150 komentarzy. I ze 150-140 było nie. Nie bierzcie tej osoby, choćby nie wiem co. I z czego 10 było, a ja tam powiem na przekór widowni, że tak, bo coś tam, coś tam, coś tam. I jasne, to było ciekawe, ale. Wydaje mi się, że my o wiele bardziej komfortowo odnajdujemy się w środowisku takim, jak jest teraz. W środowisku takim family friendly, mhm. że tak powiem e, normalnie. I kończąc jednocześnie to, co mówię, chciałbym zadać proste pytanie, na które chyba jeszcze dzisiaj nie było odpowiedzi. Bo od, 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 odpowiedziałeś na moje pytania, których nawet nie zdążyłem zadać. Dla, na przykład, dla, dlaczego Dobra. nie grasz już w gry multiplayer i tak dalej, ale nie odpowiedziałeś mhm. na pytanie, które teraz zadam. Mianowicie, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, żeby po prostu streamować? Bo to było pytanie, które się najczęściej pojawiało w, mojej, w moim wczorajszym poście. Było sporo pytań takich ogólnych, ale chyba naj, najbardziej takie częste pytanie, które się pojawiało, to dlaczego w takim razie nie ma streamów, bo jesteś legendą polskiego YouTube'a i tak dalej, i tak dalej, a prowadzenie transmisji na żywo byłoby dosyć ciekawym kierunkiem. No i tutaj tak naprawdę właśnie mógłbym podobnie się do tego odnieść, jak do tych kooperacji. No to wszystko, co właśnie poświęcam czasu na YouTube'a, tak jakby już później brakuje, żeby organizować też streamy. Oczywiście już niejednokrotnie myślałem o tym. Często też widzowie się pytali, czy powrócę do tego, no bo kiedyś, na samym początku, tam 2013, chyba jeszcze 14. rok, to jakieś streamy prowadziłem, ale później jakoś właśnie z tego zrezygnowałem, tak trochę z braku czasu. No bo chyba tak sobie troszkę też zdałem sprawę, że będzie wtedy no, brakować tego czasu, żeby wszystko jednocześnie dopiąć, i z tej strony streamerskiej, mhm. i ze strony let's playów, właśnie. Aczkolwiek no, nie wykluczam na pewno, tylko że dla mnie to by była tak naprawdę nauka od nowa tego streamowania, bo to, co było wtedy, właśnie te 10 lat temu, nawet pod kątem technicznym, to się kompletnie pozmieniało. Pamiętam, że wtedy nawet się innych programów używało niż teraz, także no, odkładam tak to w czasie. Nie wykluczam tego w przyszłości, ale czy to będzie za rok, czy za kilka lat, czy może jednak wcale, no to też wszystko jest tak naprawdę możliwe. No bo na pewno jest to też taki sposób tego przekazu, który by mnie interesował, żeby właśnie mieć ten kontakt na żywo i byłoby to na pewno bardzo fajne. Tylko że, no, tak jak właśnie w wielu innych kwestiach, to jakoś ten czas mnie tak ogranicza, i wiem, że to jest taka. Może się wydawać taka tylko wymówka, no bo wiadomo, że zawsze można po prostu pozmieniać priorytety i jakoś... No dobrze, nie wiem, ale to, przykład, to może jak... inaczej, bo cały czas używasz karty brak czasu. Ja to rozumiem, ale... No właśnie, tak. Hmm, jestem w podobnej sytuacji co ty. No może mam troszeczkę więcej na głowie, nie? Ale mniejsza z tym. YouTube to jest i wszystko wokół jakby YouTube'a to jest twoje jedyne źródło dochodów, czy ty też idzie, chodzisz codziennie do innej pracy? Obecnie już tak, bo w pierwszych latach mm -hmm. jeszcze łączyłem to z pracą, później założyłem działalność. A, to mieliśmy jakąś tam mieliśmy identyczną drogę. Dobra, okej. Okay. Tak, no i teraz już w ostatnim czasie, jednocześnie z tą działalnością, mam jakąś furtkę, żeby jeszcze coś innego robić, no ale teraz na przykład najświeższe wieści są takie, że właśnie w pełni poświęcam czas na YouTube'a. Okej, okay, ja to rozumiem, po prostu nie, ja w żadnym wypadku nie chcę ludziom odebrać jednego z najlepszych let's playerów, ale sam doskonale wiem, ile czasu pracy, postprodukcji, nagrywania, sprawdzania, a niestety zdarzają się sytuacje, gdzie audio się nie nagrało, wideo się wykrzaczyło, wiadomo. No jest tematem bardzo zajmującym i czasożernym. I pytanie, czy nie chciałbyś właśnie porobić czegoś co by cię bardziej kręciło, byłoby jakby odświeżające, z kimś, solo, razem, osobno, jak tam wolisz, ale dalej jakby właśnie w stosunku do gier wideo, bo nie wiem, no ch chyba, że faktycznie y y y y twoim celem i nie widzisz najmniejszego problemu, żeby w wieku 80 lat dalej robić let's Play. -e, nie? <laughs> bo widać, no teraz, że po prostu ja to, widzę, że kanale, tak... widzę, że na kanale widzę, że na kanale się różnych, yy, różnych form, jakby wokół tego gamingu mhm. cały czas się kręciłeś, nie? Bo tu stare gry, tu jakieś testy, tu yy, yy, vlogi, QA, yy, retro dział, nie? Jakby sobie tak Taka. wiesz, robisz, robisz, skakasz i tak dalej. Wiesz, ja nie mówię, że nagrywanie z gier to jest banał, nie? Bo w żadnym wypadku to też trzeba umieć pociąć, zrobić dobrze, przejść, po prostu grać też dobrze. Jednocześnie multitasking, tak, nagrywanie, opowiadanie, że była w tym jakaś historia, wartość dodana autora. To nie jest prosta sprawa jakby na etapie koncepcyjnym i potem realizacyjnym, nie. Mhm. Ja, to, ja to wszystko rozumiem, nie? Ale. No jest, jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo nie wiem, mam wrażenie że jako osoba, która podobnie jak ja i, wielu in i wiele innych osób, totalnie żyje grami, została przy grach, nie sprzedała się mm. dla, dla, dla walk, dla challenge'y, dla takiego, wiesz, sektoru filmów z kategorii lifestyle, mówiąc bardzo delikatnie, wiesz o co chodzi, tylko została mm -hmm. twardo przy swojej pasji, nie? Ale też tak miałem, też tak miałem i wiesz, i, i jakby Zmiana podejścia do swojej pasji nie jest zdradą pasji, nie? Tak, no ja właśnie o tym myślałem niejednokrotnie pod kątem e, nagrywania cały czas w temacie gier, ale właśnie też w inny sposób. Bo ja bardzo chętnie bym właśnie rozwijał bardziej te swoje inne playlisty, o których też wspomniałeś. Okay. Na przykład, dział Retro, mhm. to ja bym bardzo chętnie właśnie dużo bardziej się temu poświęcił, żeby właśnie było tego na kanale więcej i wtedy właśnie, kiedy z tym zaczynałem, no miałem takie nadzieje, że będę w stanie to właśnie ogarniać na bieżąco, po, pozakładać te różne playlisty i w miarę regularnie właśnie wypuszczać filmy z tych serii. Później no niestety też rzeczywistość zweryfikowała i siłą rzeczy, kiedy prowadzę jakieś właśnie tytuły w formie let's playa, jest to dla mnie jakiś tam priorytet i pewnie od, odrzuca mnie to, że gdybym miał poświęcić czas, żeby przygotować właśnie jakiś ten inny film, wtedy siłą rzeczy ucierpiałyby te let's playe. No i tak zależnie to jest oczywiście od okresu, bo są jakieś spokojniejsze momenty, kiedy nadal staram się jednak wyskoczyć właśnie z czymś innym, no bo mówię właśnie, czy to retro, czy to też Dziennik Kolekcjonera Gier to jest taka seria, gdzie po pierwsze pokazuje jakieś tytuły w formie takich krótkich prezentacji, kilkuminutowych, ale daje mi to okazję, żeby powiedzieć o konkretnych produkcjach, o jakichś tytułach przez właśnie krótszy czas, tak no, oczywiście nie w formie recenzji pełnoprawnej, tylko w formie takiej, no, jakiejś formułki, żeby jakoś zapoznać ludzi z grą, a przy okazji, żeby też zapoznać z tą moją dewizą, że jednak nadal do tej pory jestem zwolennikiem tych wydań pudełkowych i Aha, właśnie też oczywiście. pokazuję właśnie te gry w wersjach pudełkowych, co To niestety, przepraszam, no, zatrzymajmy się tu, bo uderzyłeś w bardzo czułe tony e, struny. E, e, twoje ulubione oldschoolowe, bigboxowe wydanie kartonowe gry wideo. Taki wiesz, trochę biały kruk, albo nie musi to być biały kruk. Ale A to widzisz, pudełko, to właśnie... z którym masz najwięcej wspomnień, jest najmocniejszym w twoim życiu nośnikiem fantastycznych wspomnień. Mm -hmm. No i tutaj właśnie jest taka rzecz, która na pewno nas różni, no bo ty wiem, że masz tych Big Boxów właśnie dużo. No bo się rzeczy więcej czasu na pewno w życiu poświęciłeś PC-om, tak? U mnie konsola to jednak na. Tak, u mnie na, na odwrót to wygląda, że jednak więcej mhm. tym konsolom poświęciłem czasu. Się. I siłą rzeczy ta moja kolekcja właśnie głównie jednak składa się z konsol. Tam jest ten dział pc ale też e, przez wzgląd na to, że w okolicach tego 2010 roku no wiele rzeczy, wiele gier już przeszło na schemat. To nawet te wydania pudełkowe już oczywiście były takie, no tylko właściwie po to, żeby e, czy to ściągnąć klienta, czy. Tak czy siak aktywować to później na Steamie, tak? A Zgadza dlatego się. Dlatego właśnie mhm. większym sentymentem teraz też darzę właśnie te wydania na starsze konsole, gdzie właśnie <grym> kiedyś spędziłem przy tych produkcjach dużo czasu. Dlatego tak naprawdę big boxów nie mam kompletnie żadnych, bo też z czysto praktycznych względów zdecydowałem się nie iść w tę stronę, bo i tak mi brakuje miejsca, szczerze mówiąc, właśnie na te gry. To jest zawsze największy e problem, no. Tak, tak, bo oczywiście mi się niesamowicie podobają, i często mnie kusiło, kurczę, żeby jakieś big boxy na, nadrobić, chociażby sympo, symbolicznie z tego Quake'a 3 Arena. No i powinienem, tego się. Tak, jako, że a to sobie Przepraszam, zaczęło. bo teraz się przypomniałem, Quake 3 Arena kochałem, w ogóle mam kupę śmiesznych historii związanych z tą grą. To już było w, mówione na kanale, jak, jak szef strollował w e, e, firmie, e, a. Unreal Tournament to był taki jakby drugi obóz ludzi mm -hmm. grających w tego typu gry. Grałeś? Lubiłeś? Tak, też też, też grałem właśnie mm -hmm. w poszczególne części. Najwięcej właśnie Polanie to jednak w tego Quake'a. Wiadomka. A Unreal e to raczej. Normalnie albo z botami. Też w pierwszego, w pierwszego Unreal'a to graliśmy z bratem też często właśnie polanie, ale jakoś tak bardziej byliśmy zwolennikami tego że Ja też. No, był taki okres, że naprawdę siadało się na długie godziny i grało właśnie. Mieliśmy dwa komputery w osobnych pokojach i graliśmy nawet jeden na jednego. I jakoś tam doskonaląc te swoje umiejętności, bo chyba wtedy przy takich właśnie pojedynkach najlepiej w sumie. Można było się nauczyć w ten tytuł grać. Dzisiaj już w życiu pewnie bym nie odtworzył tego, co kiedyś po tych latach, bo tam różne cuda można było robić. Ale Unreal no to też na pewno takim dużym sentymentem darzę, bo kolejne części ogrywałem i to nawet też właśnie nie tylko te PC-owe, ale właśnie też takie bardziej niszowe edycje na konsole, które tylko na konsole wychodziły. To też, mimo że może nie, nie mają już teraz po latach takiego E, ludzie sentymentu do nich, do tych części, no to ja jakoś je wspominam. Czyli tam części Unreal Championship z kolei, no to właśnie one na Xboxy wychodziły stare, i też przy nich właśnie przesiedzieliśmy tutaj chociażby z braćmi czy ze znajomymi na split screenie, właśnie grając przed jedną konsolą. I dlatego, no, też to, to jest kolejny taki tytuł, do którego ten sentyment na pewno jest. To ja w takim razie. Mam jedno pytanko, które jest bardziej związane z tym, że no jako osoba, która też jest gdzieś na YouTubie, mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego, jak to działa i czemu w takim razie mimo że na pewno dostawałeś mnóstwo współprac reklamowych od różnego rodzaju firm Nigdy nie wziąłeś żadnej współpracy, przynajmniej z tego co e, ja się orientuję, i raczej bazujesz e, głównie na sensie. Czy jest jakiś konkretny powód na zasadzie, że po prostu zakładasz, że nie? Czy może nigdy nie dostałeś żadnej oferty, która byłaby zgodna z twoim sumieniem? Czy jaki był powód? Czy znaczy w sumie oferty to były? A konkretny powód, czy jest to też mi tak trudno powiedzieć, jakoś tak nie ciągnęło mnie nigdy do tego, żeby korzystać z tego typu ofert. W sumie, jeśli miałbym ci wytłumaczyć dlaczego, to pewnie miałbym problem, żeby jakoś to wyjaśnić, bo absolutnie nic nie mam do tego, żeby z tego typu ofert korzystać. Uważam, że jeśli YouTuberzy mogą właśnie dodatkowo sobie w ten sposób zarobić, to jak najbardziej jest taka opcja i fajnie z niej skorzystać, a Czemu właśnie ja tego akurat nie zrobiłem? Po prostu jakoś tak od początku skupiałem się na tym, co robię. I jeśli właśnie dochodzimy do kwestii zarobków, no to tylko bazuję rzeczywiście na tym AdSense, bo nawet często się mnie widzowie pytają o opcję tego wspierania, które przecież już na YouTubie istnieje od kilku lat, a też szczerze mówiąc tego do tej pory nie aktywowałem, mhm. chociaż no, pewnie po czasie w końcu to zrobię. Ale właśnie no mówię tak, żeby był, jakaś, był jakiś konkretny powód, to bym też no, nie powiedział, bo mówię, nie jestem przeciwny temu. Absolutnie. Ale no, jakoś tak. Wiesz co, ja ci polecam. Tak ja ci polecam z prostego powodu, bo ty możesz pomyśleć, a nie chcę brać dodatkowego hajsu od ludzi, bo i tak mam z AD Też tak myślałem na początku. Eee, może nie w odniesieniu do wspierania kanałów, ale do donate'ów, jeśli chodzi o. Live'y. I najlepiej po prostu przez empatię. Ja również na kilku live'ach dałem donaty i miałem naprawdę bardzo przyjemną satysfakcję z tego, że pojawia się ta, ta kwota, którą dałem, ale nawet nie chodziło o samą kwotę, tylko na przykład o jakiś komentarz, żeby ta osoba zauważyła, że coś miłego jej napisałem. To jakby rozbudowuje pakiet narzędzi integracji z tobą. A ty jakby od 12 lat ludziom ograniczasz albo w ogóle nie dajesz możliwości większej integracji z tobą. Ja to rozumiem. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo każdy ki ma dwa końce. To może być w pewnym momencie e, męczące, zobowiązujące, nieprzyjemne. Wiesz o co chodzi. E, 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 ale to daje ludziom Możliwość lepszego kontaktu z Twoją osobą, którą bardzo lubią i szanują. Ja to tak widzę i no ja to tak bardziej, odczuwam że Jest, to, z właśnie, jest mhm. to kwestia, jest to kwestia do, dobrowolna, tak kto, Jasne. kto ma ochotę. Ja sam przecież też e, bardziej tak anonimowo, no ale potrafię też właśnie komuś, e, kogo pracę cenię, właśnie dorzucić ileś tam złotych. I dlatego rozumiem też, mhm. że ludzie jak najbardziej tego chcą. Mówię, no nie wykluczam tego, no to nie jest coś, że ja się bronię rękoma i nogami, tylko że jakoś tak wyszło, że okay. <laughs> przez te 12 lat rzeczywiście nie było takiej opcji dostępnej. Mhm. Ale były live nie? No live y były w, jeszcze właśnie w tych czasach 2013-2014, to też wtedy nie miałem żadnych donatów z kolei włączonych, ani nic takiego. Aha, no rozumiem, dobra, okej. Okay. Kasper, masz jeszcze jakieś pytania? Bo ja tutaj, wiesz, zauważyłem, że swoje pytanka wmieliłem jakby w strukturę konwersacji, nie? Bez pauz praktycznie. Ale to widzisz, przynajmniej widzisz, Sart, że jakaś tam mikrochemia, chociaż ja uważam, że nawet nie mikro, między nami jest, nie? I też to był taki test, bo to, co mówiliśmy nieraz, my z, z Kasperem też zaryzykowaliśmy, bo my się kompletnie nie znaliśmy, nie? Tak, tak. No ja, ja uważam, że jak najbardziej byśmy Boże się bez problemu dogadali, wszystko by było w porządku, tylko no ja, ja jedynie tylko mam głównie obawy o ten <noise> swój mityczny brak czasu, tak jak już okay. powtarzam Dobra. tyle razy. I temat tyle. jest otwarty, a... temat jest na stole i tyle. Ale no mówię, ja nie jestem jakiś na, na nie czy coś, że mhm. nie, Moje nie bronię pytanie... się przed tym właśnie. Moje pytanie będzie stricte związane jednak z grami, z którymi ja jestem również połączony, czyli w tym. Bo powiedziałeś, że nie grasz w wiele gier multiplayer. Przynajmniej, że. Mm -hmm. Ja wiem, na pewno... co nadchodzi, nie? Też, <laughs> Też nie się nie domyślam. Nie <laughs> spokojnie, nie będę pytać o mafię. Nie, będę pytać nie wierzę, o mafię. to ja zapytam o mafię. <laughs> to najwyżej ty zapytasz. E, czy w takim razie. Gry takie jak Counter-Strike Global Offensive, Liga of Legend. Czy miałeś mhm. okazję w ogóle zagrać, czy na przykład jesteś jedną z tych osób, która nigdy nie zagrała ani razu? No właśnie, domyślałem się, że do tego zmierzasz też i ze względu pewnie na e, swoją profesję komentatora, mhm. bo wiem, że komentujesz. No to muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem okazji zagrać, naprawdę. Znaczy w Counter-Strike'a to jeszcze w tego 1.6 dawno, dawno temu. Ale rzeczywiście nigdy nie miałem okazji zagrać tutaj już te nowsze wersje CS:GO, czy teraz właśnie już wersja CS:GO 2, mhm. czy CS2 właściwie jest, chyba CS2, tak. Tak, tak, tak. League of Legends też, no, nigdy mnie nie ciągnęło, szczerze mówiąc, do moby, do tego typu produkcji. No pewnie właśnie, no, wynika z faktu, to że jednak mało gram ogólnie online. To jest też właśnie kwestia tego gospodarowania tym czasem, no bo czasem na przykład ludzie się mnie pytają, że no ja poświęcam tyle i tyle godzin właśnie na jakiś tytuł fabularny z otwartym światem, i czy mi nie szkoda tego czasu? Myślę też, że każdy, no oczywiście, może sobie ten czas wykorzystywać tak jak chce i grać w te tytuły, jakie chce, ale właśnie mi z kolei szkoda tego czasu właśnie na tytuły sieciowe. Dlatego że Oczywiście to jest zawsze jakaś inna rozgrywka, za każdym razem, ale z drugiej strony mam wtedy w takich grach poczucie, że no jednak nie odkrywam jakiejś tej historii. Chyba w moim przypadku jednak ta fabuła też jest ważna we współczesnych i w dawnych produkcjach, chociaż pewnie nie tylko, ale właśnie no pewnie to jest też taki główny czynnik, który spowodował, że nie za bardzo się interesowałem, właśnie. Tematami CSGO, czy tak samo też mam duże braki jeśli chodzi o e-sport, to szczerze mówiąc nie siedzę w temacie sportu i niewiele bym mógł na ten temat powiedzieć. No i właśnie pewnie wynika to z faktu, że no sam, sam nie gram to i też nie jestem tak bardzo w temacie, żeby emocjonować się tym, niestety. Okej. Okay. Nie, Przecież ja zauważyłem że... tutaj mnóstwo wspólnych y, y, cech, bo na przykład mi zawsze było bliżej do. PvE, kooperacji niż właśnie takiego klasycznego y, PvP. Bardziej interesowały no, mnie gry single niż zagłębianie się w sam y, stricte y, e-sport. Nostalgia, sentyment do retro gier, a y, y, integracja z widzami. Ty jakby, no w formie, jakby nie było też tych sesji Q&A, y, też starałeś się to robić, także tutaj nie ma tak, że z twojej strony jest jakaś ściana. Absolutnie nie chciałbym, żeby to tak y, Zabrzmiało, ale właśnie odwołując się jeszcze troszeczkę do tego, co powiedział Kasper, jeśli chodzi o sytuację rezygnacji z gościa, który dałby nam bardzo dużo punktów hajsów, punktów wyświetleń, ale byśmy bardzo stracili dużo punktów reputacji. Nie? A dla mnie, mhm. reputacja jest bardzo ważna, wiem, że dla Ciebie reputacja też jest bardzo ważna. Bo to jest dla mnie temat całkowicie bezsenny, bezcenny, przepraszam. a pieniądze zawsze się prędzej czy później gdzieś znajdą, jeśli tylko będziemy potrafili je podnieść. Także ja właśnie lubię zapraszać takich gości, gdzie by poznawać ich życie troszeczkę od kuchni, ich pracę, nawet jeśli też są działalności bardzo podobne do moich, no to każdy może mieć inne podejście. Inną perspektywę, patrzeć mhm. przez różne elementy, przez całkowicie inny pryzmat. I bardzo się cieszę, że y, 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 przyjąłeś zaproszenie do y, podcastu natarczywych. Ja więcej pytań nie mam i tak samo tobie bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, jak i naszym wspierającym, za wspieranie naszego. Dobra, to czego ja jeszcze zapytam? Mafia czy GTA 3? <noise> Właśnie, a robiłeś to... let's play e z Mafii z GTA 3? E, z remake'ów e... na pewno robił. Z remake'a Mafii na pewno był. Tak, z remake'a Mafii i z GTA 3 też się zdarzyło, z tej jeszcze bazowej wersji, już nie tej odnowionej. W sumie obie, obie darze sentymentem. Pewnie więcej czasu spędziłem przy GTA 3, ale no Mafię też bardzo lubię do dzisiaj. W sumie to niejednokrotnie sobie myślałem, że mimo tego, że pokazywałem na kanale właśnie ten remake, to że skręcił jeszcze. Kiedyś bym wrócił do tej pierwotnej wersji, bo też przechodziłem ją niejednokrotnie. I no to samo mógłbym odnieść się do GTA 3, więc tutaj ja bym jakiegoś zdecydowanego faworyta nie wskazał, chociaż pewnie przez wzgląd na takie szersze spektrum i możliwości, jakie oferowały poszczególne gry. Jak bardzo GTA 3 też wpłynęło na rozwój późniejszych gier, przecież tak naprawdę. Od tego tytułu się zaczęło, że później dostawaliśmy mnóstwo gier z otwartym światem w podobnym stylu. Nawet jeśli mowa była o innej tematyce, dawało się zauważyć takie duże podobieństwa. Mafia mam wrażenie, że no, oczywiście też dużo zrobiła, także i dla samej historii tej branży, ale no, pewnie nie jest aż tak znacząca jak właśnie no, seria GTA. Ale no, bo wiem, że właśnie Ty chyba jesteś fanem mafii, tak? Tak, ja nawet nie wiem, czy będzie widać, bo dzisiaj tak specyficznie ułożyłem kamerę. Ale za mną jest pudełko oryginalnej mafii z 2002 roku. Udało mi się wyrwać. Ostatnio na aukcji. Jeszcze nie byłem pewien w ogóle, czy ta cena, za którą ją kupiłem, to jest tak, jakby czy będę przepłacać, czy nie będę przepłacać, więc szybko napisałem do Roya, czy, czy, to, jest, czy to jest dobry pomysł rzeczywiście, żeby kupować. Rojo mówi, bierz, to okazja. No to ja mówię, no to biorę w takim razie napisałem do sprzedawcy, potargowałem się jeszcze, udało się zbić jeszcze niższą cenę jestem super zadowolony, otworzyłem sobie tylko, zobaczyłem, nie instalowałem nie robiłem nic takiego, bo i tak mam Mafia 1 na kompie, no dla mnie, ja to powtarzałem wielokrotnie wiem, że nie jestem jedyny w tym obozie, dla mnie nie ma lepszej gry niż Mafia 1, najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że nie grałem w wielką ilość gier, no w Mafię w Mass Effecta, grałem w GTA ale nigdy nie byłem w tym obozie GTA po prostu, nie wiem, po prostu coś mi nie pasowało i tyle a jeżeli chodzi o resztę, to no mafia dla mnie była po prostu idealna, bo zawsze, zawsze wszystko pasowało. Świetna fabuła, świetna historia. No, już mówiłem to wielokrotnie na tym podcaście, też, więc będę się powtarzać, ale no ciężko znaleźć mi lepszą grę po prostu. Nawet mam taki plan, żeby zacząć streamować, i to też jest trochę follow-up do tego, co powiedziałeś, że teraz się inaczej streamuje niż kiedyś. Streamuje się inaczej niż kiedyś, bo ja mimo posiadania w mojej opinii. Dobrego komputera, bo naprawdę mogę robić wiele rzeczy na raz. Skontaktowałem się właśnie z takim gościem i on powiedział, że jeżeli chce streamować, to z tym komputerem no nie ma takich szans obecnie. I rzeczywiście, odpalałem sobie nagrywanie na OBS-ie i w trakcie scrollowania na przykład po Twitterze, po Facebooku, czułem, że ten komputer nie wytrzymuje, mimo tam nowej płyty głównej i nowych podzespołów niektórych. Więc po prostu tego tego kompa bardzo, bardzo mocno, tak żeby tak żeby rzeczywiście działał on teraz, części właśnie idą do mnie i mam nadzieję, że jak już włoży się te części to będę w stanie sobie streamować i moim planem na kiedyś, niekoniecznie na teraz czy na najbliższe tygodnie, ale na kiedyś jest zrobić speedrun Mafia 1. Robiłem sp Sprawdzałem już mniej więcej, jaki jest rekord świata. Rekord świata wynosi 2 godziny 27 minut, i według moich wyliczeń nie ma żadnej szansy, żebym ja to pobił kiedykolwiek. Bo jest zbyt dużo zmiennych, i no nie ma takiej szansy, żebym to pobił, i jest zbyt dużo rzeczy, na które ja zwracam uwagę w trakcie grania. Ale. Myślę, że jestem w stanie się zbliżyć do 3 godzin około. Jeżeli będę w stanie to zrobić 3 godziny 30, to będę jakiś 40 na świecie. I to będzie dla mnie satysfakcjonujące. Top 30 na świecie w speedrunie Mafia 1, to po takim tytule można umierać. No i bardzo dobrze. To właśnie przy okazji tak oddasz hołd w ten sposób w swojej ulubionej grze, to mi też to Dokładnie. się zawsze podoba, jak kogoś no szczególnie mocno jara jakiś tytuł i korzysta właśnie nawet z takich okazji, żeby zapoznawać inne osoby z konkretnymi produkcjami, tak jak u ciebie tutaj Mafia, Uroja, Fallout chociażby. Mhm. U mnie no między innymi ten Metal Gear Solid, czy można by było wymienić inne A e produkcje. Właśnie. Jeszcze opinia tylko przepraszam, że Ci do słowo, jeszcze tylko jedno pytanko ode mnie. Opinia o remake'u. Bo wiem, że grałeś w remake, ale tak ogólnie patrząc, na tyle na ile pamiętasz, co sądzisz? No, mi się ten remake podobał, no on pozmieniał sporo, bo to też Różna jest szkoła tworzenia właśnie remake'ów. Często jest tak, że ogranicza się to tylko do samej oprawy. Tutaj jednak byłem zaskoczony, jak wiele pozmieniano też w historii takich drobnostek, i dlatego ja w sumie lubię takie remake'y, dlatego że właśnie one nie powodują, że stara gra idzie do kosza, tylko wręcz przeciwnie, myślę, że nadal warto powracać do tej pierwotnej wersji. No oczywiście, jeśli ktoś się przełknie jakieś archaizmy gameplay'owe, czy samej oprawy graficznej, ale ja lubię właśnie takie remake, które nie tylko wpływają na oprawę, ale też idą bardziej w mechanikę rozgrywki, idą właśnie trochę w zmiany w opowiadanej historii, chociaż to też wiadomo, że w zależności od tego, jak twórcy to ogarną, bo często bywa tak, że te zmiany mogą być na tyle kontrowersyjne, że się to ludziom nie spodoba, ale ja z tego co pamiętam, już oczywiście grałem parę lat temu w ten remake, no ale mhm. miałem bardzo pozytywne wrażenia z tego remake'u, a jednocześnie właśnie nadal mam chęć, żeby powracać sobie do tej wersji pierwotnej. No nie wiem, jak to właśnie u ciebie jest, czy yy, też ten remake ci przypadł do gustu, czy jednak tak jesteś zatwardziałym fanem tego oryginału i yy, jednak remakeu nie uznajesz. Remake był super. Ale oryginał to oryginał, nie? Oryginał jest tylko jeden. Mm -hmm. I no, było no też tak. sporo rzeczy zmienionych, tu się zgodzę. Kiedyś można było jeździć... Um tylko autem w jedynce. Tutaj w remake'u można było jeździć również motocyklem, z tego co pamiętam, w misji, jeżeli chodzi o port. Ona się przynajmniej tak nazywała, jeżeli chodzi o jedynkę. Były takie małe detale, na które ja zwracałem uwagę, jako że przeszedłem tą grę ze sto razy, więc zdawałem sobie sprawę z tego, że na przykład kiedy jest pierwszy raz, kiedy on ucieka jako taksówkarz przed tymi dwoma ludźmi od Morello, którzy go gonią, to w jedynce oni zostają zabici praktycznie od razu. A w remakeu oni przeżywają i odchodzą. Więc. No właśnie, te, te zmiany właśnie tak, zastosowano tak, różne tak. takie. Taka właśnie mała rzecz, ale ja na to zwracałem uwagę. No i oczywiście, no wiadomo, no, cała historia no, nie zmieniła się, tak? Finał był jeden i ten sam tak naprawdę. Ale ja bardzo na przykład doceniłem to, że było sporo pobocznych wątków, które mi się osobiście bardzo podobały. Na przykład w jedynce nigdy nie było wytłumaczone. Mm, co tak naprawdę Salieri robił oprócz bycia głową rodziny, a tutaj było mniej więcej wytłumaczone, jak się poznał z Frankiem, to, że niestety tam kiedyś była ta sytuacja z tym psem, dla tych, którzy nie grali, to nie będę spoilerować, ale dosyć smutna historia była z tym pieskiem, więc generalnie wydaje mi się, że to było fajne, że można było poznać naprawdę bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które niekoniecznie były oczywiste mhm. i... Um... I ja to najbardziej ceniłem w tym remake'u, jeżeli chodzi o oryginał, no to w oryginale była ta kwestia, że dla mnie oryginał, nie wiem, bo miałem wtedy 3 lata, ale porównując sobie do innych gier z tamtego okresu czasowego, dla mnie oryginał był o tyle inny i o tyle lepszy od innych gier, że miałem wrażenie, że pod względem graficznym i pod względem fabuły ta gra była lata świetne przed innymi. Mimo że ta grafika teraz no wiadomo, no jest kiepska, tak? To nie należy... Ale tak, właśnie robiło to wrażenie. Ja to pamiętam tak samo też w okolicach premiery, że naprawdę w porównaniu do aktualnych wtedy gier, mhm. no to tak samo właśnie miałem to wrażenie podobne do, do twojego, że no nawet jeśli nie lata świetne przed, ale no że też tak wyznaczało jakieś tam standardy, jeśli chodzi o otwarte światy w tamtym czasie, kiedy właśnie wychodziło to. Mhm. No, więc taka jest moja opinia I o. Bardzo miło mi się o, tego o słuchało. Nawet w ogóle w pewnym momencie. Chciałem tak powiedzieć, tak, dokładnie tak, pozdrawiamy serdecznie Kasper, Mafia, Gutkowski, Patryk, Fallout, Demun Rojewski, no i Sarcz, tak. coś tam, coś tam, The Player, ale wyskoczyło, że MGS, to jest fajne, że ma się swoje ukochane koniki, bo to jest taka sentymentalna, nostalgiczna, bezpieczna przystań, gdzie wszystko co się dzieje wokół tego naszego ukochanego tytułu. No podchodzimy do tego z wypiekami na twarzy, pewnym entuzjazmem, ale też i obawą, bo wszyscy kumple się ze mnie śmieją, którzy dostali po mordzie władcą pierścieni od Amazona, że o, rojo, teraz twoja kolej! Teraz twoja kolej, mordo! Amazon bierze się za folauta, daj znać, jak się bawiłeś, nie? No i ja do tego podchodzę oczywiście jak najbardziej sceptycznie, bo ja wolę się no Miło zaskoczyć, nie? Ni, niż brutalnie no tak, tak. rozczarować, także na pewno będziemy to analizować z rokiem, bo już mu zasygnalizowałem, że chciałbym taki podcast Rock'n'Royal nagrać o serialu Fallout, jak już sobie, sobie, sobie zobaczymy. No ja, ja mam wrażenie, że ty widzisz, ty się trochę tam martwiłeś, Sarcz, a, 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 a ja odnoszę wrażenie, że to czy w trójkę, czy ty teraz tutaj u nas w duo z Kasprem czy ze mną e, e, moglibyśmy gadać oj, 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 oj długo, oj długo, bo wydaje no mi się, że masz do dokładnie... Się masz bardzo podobne podejście do mnie, to znaczy, że jeśli ja preferuję jakiś konkretny charakter zabawy grami, rozmową o nich, to absolutnie nie wpływa to negatywnie na zetknięcie się z jakąś inną kwestią, innym podejściem do tego e, wszystkiego. Mhm. Nie? Jesteśmy otwarci. I ty też jesteś otwarty. I to mi się strasznie właśnie podoba, że nawet jak czegoś nie lubisz, nie robisz, może nie, że nie lubisz, ale właśnie nie uskuteczniasz, to nie znaczy, że jesteś na to zamknięty, nie? I, no tak właśnie, i potrafisz zrozumieć Inne perspektywy. Dokładnie tak. O, dokładnie tak. Super, bardzo Ci dziękujemy, Kasper, jeśli masz coś A W ogóle do dadania, jeszcze, ba, jeśli mogę wtrącić chwilę. Tak, może właśnie o to chodzi, co ci mówiliśmy przed nagrywkami, ty też wal pytania. Bo to, co właśnie też Kasper wspomniał, ja w sumie, w sumie mu zazdroszczę, że jest w stanie podać właśnie ten swój taki ulubiony tytuł, mhm. bo też właśnie zastanawiam się, jak to wygląda. No chociażby u Ciebie rojo, bo wiem oczywiście, że darzysz Fallouta tym dużym sentymentem. Mhm. Ale czy właśnie byłbyś w stanie. Stwierdzić, czy to jest taka bez wątpienia Twoja ulubiona gra, bo ja to zawsze miałem z tym mm -hmm. problem, jak na to patrzeć, no bo jednak już gram od 30 lat, no to tych tytułów się przewinęło tyle i zawsze miałem problem z tym, jak porównać te najstarsze gry z tymi świeższymi. Czy okay. wyżej mam stawiać to, co kiedyś było, czy właśnie to, co jest teraz, no bo tak mm -hmm. też wspomnienia oczywiście się zacierają, inne w ogóle mechaniki. Ja w ogóle zaczynałem od Atari 2600, to były gry typu River Ride mhm. czy Pitfall. Oczywiście. No to można powiedzieć, że też muszę je uznać do swoich jakichś tam Topek. wyjątkowych, mhm. bo od nich się zaczęło tak naprawdę, mhm. ale z drugiej strony jak to porównać do aktualnych, dużo bardziej rozbudowanych gier? Dlatego ja nigdy właśnie nie pokusiłem się o to, żeby stwierdzić, że to jest moja ulubiona gra, mhm. bardziej no mógłbym wymieniać wiele tych tytułów, właśnie do których jest jakiś tam sentyment i zastanawiam się na przykład, jak to u Ciebie wygląda, skoro już usłyszeliśmy też perspektywę Kaspra. Bardzo ciekawe pytanie. Ja miałem z tym wiele lat problem i stwierdziłem, że ja sobie to tak poukładam w głowie, że jakby nie będę tego zestawiał ze sobą stricte, która gra lepsza, tylko która gra w mniejszym bądź większym stopniu określiła mnie jako świadomego gracza, który chce być częścią tej branży ukochanej pasji i Fallout jest tematem u mnie stricte symbolicznym właśnie odwołującym się do tego co przed chwilą powiedziałem, jak i do mojego świętej pamięci kochanego dziadka Wiktora gdzie zdecydowanie lepiej bawiłem się w dwójkę pod stronę, pod kątem przepraszam, fabuły rozgrywki, interakcji ze światem tu mógłbym gadać godzinami, znacie mnie, nie? Ale jeśli miałbym wymienić taką najlepszą grę na świecie, w jaką grałem, to bez bezdyskusyjnie jest to gra To The Moon. Jeśli miałbym wymienić grę, do której najczęściej wracam, byłaby to trylogia Mass Effect. Wiesz, to jakby mogę zrobić playlistę i takową zrobiłem, czy to u nas na podcaście, czy to u y, Maćka y, z dupy, y, u niego w programie Przegryw. Yy, I ja jestem z tą y, jakby... Mm, Topką, listą, bardzo okej, okay, bo dla mnie tutaj nie ma do końca takiego stricte wykluczającego się rangowania. Każda gra mhm. odegrała w moim życiu inną rolę. Jasne, można się pokusić, nie wiem o to, żeby były egzekwo na niektórych miejscach nie w top 3. Oczywiście, mógłbym się tak pobawić, ale nie ma, nie ma takiego znaczenia. Ja ze sobą tego tak na twardo nie porównuję, tylko jakby uzasadniam, Dlaczego i z jakiego powodu dana gra na danym miejscu się u mnie e, znalazła. I kiedyś chyba dalej jestem fair wobec tego, i to będzie e, pierwsze miejsce Tumult, drugie miejsce e, Fallout, i trzecie e, miejsce Mass Effect. Tak, mhm. maksymalnie. Tu, tu ja właśnie umiem, nie? By, bym nie był w stanie tak mhm. kurczę, uszeregować, ale właśnie fajnie, że. E, Tylko jest u mnóstwo, to wygląda, bo sam tak? Fallout ma bardzo dużo zajebistych opór, duchowych spadkobierców i o tym też mógłbym gadać godzinami. Zdecydowanie brakuje mi gier akcji, przygodowych gier akcji TPP, postapo, na broń palną z elementami RPG. Ktoś mógłby powiedzieć Luter shooter. No właśnie, to są głównie looter-shootery i Mass Effect, <laughs> tak naprawdę. Także to jest moje ulubione połączenie części składowych gier, jeśli chodzi o setting, mechanikę, perspektywę, ale niestety nie ma tych gier za dużo, dlatego zawsze tych gier właśnie wyglądam jak, jak, jak Mass Effecty, Outriders, Borderlands czy Division. Tyle ode hmm. mnie. No i pięknie. A gamingowy taki... A! Tak, gamingowy podcast. Oj, tak, czekali mm. widzowie podcastu Nazarczyk. Ja czekałem. No, bardzo, bardzo przyjemnie się rozmawiałem, <laughs> naprawdę jestem super zadowolony. <laughs> bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy serdecznie Twoją w takim razie małżonkę, córeczkę. Życzymy tak zdrowia, powodzenia. Zawsze możesz na nas liczyć. Pozdrawiamy Ciebie no i Twoich widzów. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję i no cóż, do usłyszenia, do zobaczenia może. Jak no tak taką mamy nadzieję. Tak, tak. Cześć, cześć, hej, hej. Cześć.